Lecą zewsząd z najdalszych stron. Trafią zawsze pod sosi dom. Biegniesz do skrzynki, już tam są. Listy Feliksa. Z krainy, gdzie mróz, z pustyni, gdzie żar. Ten nasz zuch napisał znów. Lotniczą szybką pocztą już lecą tu. Listy Feliksa. Spod piramid czy skąd chcesz, na czas dojdą, dobrze wiesz. Czekasz, czekasz dzień po dniu, aż spadną wreszcie na domu próg. Za oceanu czy spod równika, czy to Australia, czy też Afryka. Wysłane wczoraj, ty otrzymasz dzisiaj. Listy Feliksa. Feliks w Egipcie. Tym razem przyszła spora paczka. Paczka od Feliksa. Jest egipski znaczek. Egipt. Tak, Zosiu, Egipt. Sam nie wiem, jak to się dzieje. Im bardziej staram się dotrzeć do domu, tym bardziej się od niego oddalam. A? O! Zostaw mnie! Stacja Kair Główny, proszę wysiadać. Czyszczę buty, czyszczę buty. Bierze chrupiące bułki. Do cukierku, do cukierku. Najniższe ceny! Jesteś naciągaczem, nikczemnikiem i oszustem! Naciągaczem? Tak. Nikczemnikiem może. Ale oszustem? Powiedziałeś, że jeśli potrę tę butelkę, to pojawi się dżin. Może zbyt delikatnie pocierałaś. Oddaj mi pieniądze! Sprzedaj ją komuś innemu. No i widzisz, co narobiłaś? Filopadosie, jest dżin, jednak był w tej butelce. Dżin? O, dżinie, spełnij moje życzenie. Kupiłam tę butelkę. Natychmiast zwracam jej pieniądze za stłuczoną butelkę. Jesteś moim dżinem. On kłamie. Nie wiesz w ani jedno jej słowo. Przestańcie mnie ciągnąć! Zostawcie mnie! Tak, dżinie. O, ten dżin mówi. Nieładnie tak szarpać zagubionego królika. Zagubionego królika? Dżin chce powiedzieć, że nie spełni mojego życzenia. Zupełnie nie mam pojęcia, o czym mówicie. Jesteś dżinem, który wyszedł z mojej butelki. Z mojej butelki i teraz musisz spełnić każde moje życzenie. Rozumiem, ale oboje bardzo się mylicie. Ja tylko tutaj stałem. Dobrze, pomyślcie życzenie, a ja udowodnię, że to pomyłka. Przyjacielu, szczęście się do nas uśmiecha. Życzę sobie długiego życia w zdrowiu i dostatku. Proszę o wielkie bogactwo, góry kosztowności, złota, diamentów, pokłady ropy, stada wielbłądów i inne podobne rzeczy. Cicho bądźcie, koncentruję się. Niech się spełnią wasze życzenia. No tak, teraz widzicie, że nie jestem dżinem. No to na razie. Co? Co to? Droga do skarbu? To starożytny Egipt. Wygląda na to, że dżin spełnił nasze życzenia. Moje życzenie. Chwileczkę. Nie miałem z tym nic wspólnego. Mapa cały czas musiała być w butelce. Jedziemy, Filopadosie. Poszukamy skarbu i będziemy bogaci. Pusz
Puść mnie! Spełniłem twoje życzenia. Prawie. Ha, musisz spełnić wszystkie moje życzenia. A co ze mną? Ode mnie kupiłaś tę butelkę. Mogę ci ją oddać za darmo. Biorę tylko Gina. Ginie, co to znaczy? Na początku drogi znajdź kamień, później patrz na zachód. Jaki kamień? Nie mam bladego pojęcia. To nie moja mapa. Jest taka stara, że powinna być w muzeum. Kairskie Muzeum Sztuki Starożytnej? Szybko, Filopadosie, do muzeum! To pewnie ten kamień. Jest na nim napis. Znaleziono ten kamień 100 metrów na zachód od Sfinksa. Nie jest wiadome, jaką pełnił rolę. Do Sfinksa, Filopadosie, musimy znaleźć skarb! Ginie, zabłądziliśmy. Wcale nie. Są piramidy, a jedna z nich jest taka sama jak na mapie. Pokaż mi. Bardzo sprytne. Musiałeś chodzić do szkoły dla dżinów. Naprzód, Filopadosie, jesteśmy blisko. Szkoła dla dżinów? Wystarczyło się przyjrzeć. Ścieżka się skończyła. Ginie, jakiej sztuczki tym razem użyjesz, żeby wybawić nas z nieszczęścia? Nie będę robił żadnych sztuczek, bo nie mam pojęcia o sztuczkach i czarach. Mówię ci po raz setny, że nie jestem dżinem! Brawo! Widzisz, Filopadosie, dżin tylko sobie z nas żartował. Okazuje się, że on ma nawet wspaniałe poczucie humoru. Zajrzyjmy do środka. Być może od tysięcy lat nikt tędy nie szedł. Ginie, skończył się korytarz. Zostań tu, Filopadosie. Spodziewam się, że ktoś może nas śledzić. Musi być przejście. Nikt na darmo nie budowałby takiego korytarza. Znajdziesz je, masz swoje sposoby, zawsze ci się udaje. Zaraz, chwileczkę. Może nawet wiem, co trzeba zrobić. Ani drgnie. Nacisnę to. Ach, nic się nie dzieje. Ciekawe, do czego to służy. Musiało zardzewieć. Świetnie, Filopadosie. Ty też musisz być dżinem. Zobacz, co znalazłam! O! Proszę, masz co chciałaś. Niegrzeczny dżin. Cały czas wiedziałeś, że tu są skarby. A teraz są nasze! Zdrajca! Oj, nie każ mnie, dżinie. Nie mam z tym nic wspólnego. Oni mnie zmusili. Błagam cię o wybaczenie. No proszę, dżin. Dżin też się przyda. Dziś mamy szczęście.
Bierzcie go! Ginie, nie daj im się złapać! Użyj swoich czarów! To jest moje życzenie! Dzięki! O-o! Mamy was! Filopadosie, ratuj naszego Gina! Teraz nie uciekniecie! Brawo, Filopadosie! Nie udało się! Marzyliście o skarbie i znaleźliście go. Może byście mnie już puścili? Ten skarb należy do wszystkich Egipcjan i wszystkich ludzi na świecie. Chyba wiesz o tym. Dostaniecie nagrodę. Masz rację, Ginie. Czeka nas sława, wdzięczność, uznanie i wielki podziw. Tylko żebyście się równo podzielili. Tak, Ginie. A mapa nie będzie wam już potrzebna. Mogę ją dostać? Znam kogoś, kto bardzo się ucieszy z takiego prezentu. Jest twoja, proszę. A, jeszcze jedna rzecz. Nie jestem Ginem. Tak, Ginie. Naprawdę nim nie jestem. Egipt.